Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Szafirkowych Pasji. Ja jestem Ola i dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem na takie właśnie etui, torebkę na butelkę z wodą. Jak wiecie, mamy lato, zbliża się do nas fala upałów, więc myślę, że jest to coś, co jest niezbędne każdemu, kto chodzi na spacery, kto chce mieć wolne ręce podczas marszu na przykład, czy wyjścia na spacer z psem. Super sprawa. Myślę, że będzie to też fantastyczny prezent. Zobaczcie, ja zrobiłam torebkę na taką dosyć wąską butelkę, ale tak naprawdę to etui możecie dopasować sobie na dowolną butelkę. Mało tego, z tego tutorialu możecie zrobić fantastyczną torebkę z okrągłym bądź owalnym dnem. Ważne tylko, żeby w ostatnim okrążeniu tego dna mieć parzystą liczbę słupków czy półsłupków, więc naprawdę jest to do zrobienia. Można mieć fantastyczny uzyrk. Moja torebka ma dosyć duży pasek, dzięki czemu mogę ją spokojnie przewieźć przez ramię i mieć wolne ręce, na przykład podczas spaceru z psem. Mało tego, zobaczcie, ta moja torebka po tej stronie ma paseczki pionowe, a gdy ją odwrócę na drugą stronę, ma paseczki poziome. Więc naprawdę fantastyczna sprawa, za jednym zamachem można zrobić sobie dwa piękne udziergi i mieć dwie różne w zasadzie torebki i każdego dnia stylizować się inaczej. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tutorialem, to serdecznie Was zapraszam do dziergania. Do wykonania tego projektu potrzebujecie dwóch włóczek w dwóch kontrastowych kolorach. Ważne jest, żebyście wybrały włóczkę tej samej grubości, najlepiej tego samego rodzaju. Jak widzicie, ja mam tutaj dwa motki włóczki Drops Paris, ale oczywiście możecie wybrać dowolną włóczkę. Ważne, żeby spełniała powyższe kryteria. Ja mam tutaj szydełko 5 mm. Ta włóczka jest przeznaczona na to szydełko. Jeżeli chcecie, żeby wasze to etui ochraniacz były trochę luźniejsze, to możecie wybrać większe szydełko niż jest przeznaczone na włóczkę, którą wybraliście. Do tego przyda Wam się też butelka, na którą chcecie zrobić ochraniacz. Jak widzicie, mam tutaj taką butelkę szklaną, ale oczywiście możecie mieć butelkę plastikową czy bidon. To już w zależności od tego, co chcecie do tego etui wkładać. Zaczynamy dziergać od dna naszego ochraniacza, tak naprawdę naszej butelki, i zrobimy sobie najpierw na szydełku kółeczko słupkami. Ja moje kółeczko rozpoczynam od magicznego kółka. Robię go w ten sposób, że nawijam sobie na palce nitkę w ten sposób i przeciągam ją pod spodem. W ten sposób i robię jedno oczko łańcuszka i zaciskam. I teraz robię dodatkowe trzy oczka łańcuszka, które zastąpią mi pierwszy słupek w okrążeniu. I teraz, żeby uzyskać ładne kółeczko, potrzebuję mieć łącznie 16 słupków w okrążeniu, to znaczy muszę dorobić jeszcze 15 słupków. Ok, mam łącznie 16 słupków. Teraz robię oczko ścisłe. Ostatnie oczko z tego łańcuszka początkowego, z tych trzech oczek. Tutaj zamykam sobie to okrążenie. I robię oczko ścisłe w ten sposób. I zaciągam sobie teraz tę nitkę, tak żeby powstało mi kółeczko. Później sobie tą nitkę schowam. Na razie tak wygląda moje kółeczko. I teraz już, jeżeli chcecie, możecie sobie obrócić robótkę. Jeżeli nie, możecie kontynuować w tę samą stronę. Robimy drugie okrążenie. W drugim okrążeniu zrobimy w każdy słupek z poprzedniego okrążenia dwa słupki. To znaczy mamy na koniec uzyskać 32 słupki w okrążeniu. Ja znowu robię sobie trzy oczka łańcuszka zastępujące mi pierwszy słupek i w ten sam słupek, w zasadzie w trzy oczka łańcuszka początkowe z poprzedniego okrążenia,
Robię jeszcze drugi słupek. W kolejny słupek znowu wbijając się pod dwie nitki robię dwa słupki. W kolejny znowu dwa słupki i tak przez całe okrążenie, aż będę w ostatnim słupku poprzedniego okrążenia i będę miała, licząc łącznie trzy oczka łańcuszka początkowe, 32 słupki w okrążeniu. Ok, mam zrobione całe okrążenie. Znowu łączę sobie z oczkiem ścisłym, z trzecim oczkiem łańcuszka początkowego, tworzącego mi pierwszy słupek. Przymierzę sobie moje okrążenie do mojej butelki. Zobaczcie, że jest już to kółeczko troszeczkę większe niż dno mojej torebki, niż dno mojej butelki. Więc dla mnie to już wystarczy. Jeżeli Wy potrzebujecie zrobić jeszcze kolejne okrążenia, to robicie sobie w kolejnym okrążeniu, znowu musicie dodać łącznie 16 słupków, czyli robicie dwa słupki w jeden słupek, później w kolejny słupek, jeden słupek i tak na zmianę, czyli dwa słupki w jeden, jeden słupek w jeden, dwa słupki w jeden, jeden słupek w jeden. Jeżeli potrzebujecie jeszcze kolejne okrążenie, to dodajecie słupek tak naprawdę w co trzeci słupek poprzedniego okrążenia, czyli w pierwszy słupek dwa słupki, w dwa kolejne po jednym słupku i tak znowu, żeby dodać w okrążeniu 16 słupków. Więc dla mnie to wystarczy i zaczynamy dziergać naszą tubę tak naprawdę do naszej butelki. Ok, to ja sobie teraz zrobię 4 oczka łańcuszka, które zastąpią mi pierwszy słupek i oczko rozdzielające w mojej butelce. Teraz założę sobie znacznik, żeby mi się tutaj nie pruło i wezmę sobie włóczkę w drugim kolorze. Jak pamiętacie, ja mam teraz w okrążeniu 32 słupki. Bo oczywiście, jeżeli robiłyście większe kółeczko, to macie tych słupków tak naprawdę wielokrotność liczby 16, ale jest to na pewno liczba parzysta. Biorę sobie moją drugą nitkę i robię sobie teraz pół słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka w co drugi słupek z mojego kółeczka, przy czym rozpoczynam. Zobaczcie, tu jest słupek, z którego wychodzą mi 4 oczka łańcuszka, więc rozpoczynam w słupku, który jest zaraz obok. Widzicie, w tym słupku robię sobie pętelkę na szydełku, wbijam się w słupek, który jest obok słupka, z którego wychodzą mi 4 oczka łańcuszka w tym drugim kolorze, wbijam się tak, jakbym chciała przerobić półsłupek i przerabiam półsłupek. To jest taki półsłupek, powiedzmy, zawieszony. I teraz robię oczko łańcuszka i w co drugi słupek poprzedniego okrążenia robię półsłupki rozdzielone oczkami łańcuszka. Zobaczcie, zrobiłam ostatni półsłupek i wyszedł on w słupku, który jest przed słupkiem, z którego wychodzą te moje 4 oczka łańcuszka. I teraz te moje 4 oczka łańcuszka przekładam sobie tak jakby, składam sobie tak jakby do środka. W ten sposób. Robię oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe w ten pierwszy półsłupek, który robiłam na początku. I znowu robię sobie 4 oczka łańcuszka.
I wkładam sobie, mogę przełożyć sobie znacznik z tego drugiego koloru. I teraz zabezpieczam sobie te cztery oczko łańcuszka. Bierzemy się teraz za ten kolor turkusowy, niebieski. Mam zrobione tutaj cztery oczka łańcuszka i oczko rozdzielające w kolorze niebieskim. Pierwsze, o czym muszę pamiętać, to to, że zawsze te cztery oczka łańcuszka tak jakby będę sobie wkładać do środka. Czyli jeżeli przerabiam drugim kolorem, to te cztery oczka łańcuszka, które zrobiłam sobie w tym drugim kolorze, zawsze składam sobie do środka. I teraz mam już zrobione cztery oczka łańcuszka w kolorze niebieskim, czyli słupek i oczko rozdzielające. I robię sobie teraz w ten słupek, który jest pomiędzy słupkami, w które były robione półsłupki pomarańczowe. Wbijam się, tę główkę wyciągam sobie trochę do przodu i robię słupek. Oczko łańcuszka. Znowu tu mam ten słupek, w który chcę zrobić słupek. Wbijam się i wyciągam go do przodu i robię słupek. Następny. Pamiętamy, żeby wyciągnąć główkę, tak żeby mieć na szydełku tylko niebieską, czy tam odpowiednią nitkę, którą przerabiacie. Następny. Pamiętajcie, żeby rozdzielać sobie słupki jednym oczkiem łańcuszka. Wyciągamy tę główkę trochę do przodu i robimy słupek. Okej, doszłam, mam już zrobiony ostatni słupek, oczko rozdzielające i robię teraz oczko ścisłe w trzecie oczko łańcuszka początkowego, czyli tak, żeby zostało mi tutaj też jedno oczko rozdzielające. I robię tutaj oczko ścisłe i cztery oczka łańcuszka, które zastąpią mi słupek i oczko rozdzielające już w następnym rzędzie. I teraz uwaga, od tego momentu pokażę Wam cztery rzędy, cztery okrążenia, które będziemy powtarzać już przez całą długość naszej tuby, naszego ochraniacza. Przy czym teraz musicie pamiętać, że będziemy teraz obracać robótkę. To jest bardzo ważne, dlatego że w technice interlocking crochet musimy obracać robótkę co każde okrążenie w danym kolorze. To znaczy, ja zobaczcie, teraz będę robić przerabiać moim kolorem pomarańczowym. Mam zrobione cztery oczka łańcuszka
występujące mi pierwszy słupek i oczko rozdzielające. Patrzę sobie, jak są ułożone oczka z poprzedniego okrążenia, które robiłam w tym kolorze. Widzę, że przerabiałam w tę stronę. Dla mnie to jest sygnał, że muszę obrócić moją robótkę. Czyli będę robiła teraz w ten sposób. Pamiętamy, że cztery oczka łańcuszka z drugiego koloru zawsze sobie chowamy do środka. Więc trzymam je sobie tutaj w środku i będę teraz robiła znowu słupki rozdzielone oczkami łańcuszka, jednym oczkiem łańcuszka, każde dwa słupki i wbijam się w słupki, w zasadzie w tym przypadku w pół słupki, które są w tym kolorze, który przerabiam. Czyli mam zrobione cztery oczka łańcuszka i robię słupek. Tu jest półsłupek, który robiłam w poprzednim okrążeniu w kolorze pomarańczowym. I teraz zobaczcie, on jest na wysokości takiego okienka tutaj, więc przez to okienko wbijam się w ten sposób i robię sobie słupek. Oczko łańcuszka. Znowu przez kolejne, widzicie, on jest na wysokości okienka takiego w kolorze turkusowym. Wbijam się w ten sposób i robię słupek. Oczko łańcuszka. I kolejne. Pamiętamy, żeby wbijać się w ten kolor, którym przerabiamy i żeby tutaj w żaden sposób nie pobrać sobie nitki w drugim kolorze. I to jest pierwsze okrążenie, które powtarzamy. I robimy tak do końca naszego okrążenia. Ok, robię ostatni słupek w tym okrążeniu. Oczywiście pamiętamy, żeby słupki rozdzielać oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Trzecie oczko łańcuszka początkowego w ten sposób. I robię cztery oczka łańcuszka, które zastąpią mi słupek i oczko rozdzielające już w następnym okrążeniu. Przykładam sobie znacznik z koloru niebieskiego i robimy drugie okrążenie. Ok, mam na szydełku cztery oczka łańcuszka w kolorze turkusowym, który będę teraz przerabiać, dlatego że jest on, słupki, w które będę się wbijać, są trochę niżej niż te słupki pomarańczowe. Patrzę, jak są ułożone oczka w rzędzie, w którym będę się wbijać. Widzę, że przerabiałam go w tę stronę. Dla mnie to jest sygnał, że muszę obrócić moją robótkę. Pamiętamy, że cztery oczka łańcuszka w kolorze tym drugim wkładamy sobie do środka. I teraz będę robiła dokładnie tak samo, jak robiłam w kolorze pomarańczowym. To znaczy, pobieram sobie nitkę i wbijam się w słupki przez okienko w kolorze pomarańczowym. Zobaczcie, słupek jest na wysokości okienka. Wbijam się w ten sposób i przerabiam słupek. Oczko łańcuszka i kolejny. W ten sposób, tak żeby w żaden sposób tutaj nie mieć na szydełku pomarańczowej nitki, czy nitki w drugim kolorze. Nitka pobrana jak do zrobienia słupka. Wbijam się. I robię słupek. Oczywiście pamiętam, że moje cztery oczko łańcuszka są w kolorze pomarańczowym. Chowam sobie do środka oczko łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka początkowego, tak żeby zostało jedno oczko rozdzielające jako oczko wolne. I znowu robię sobie cztery oczka łańcuszka już
zastępujące mi słupek i oczko rozdzielające w kolejnym okrążeniu. Przekładam sobie znacznik i zabezpieczam kolor niebieski. I będę robić okrążenie trzecie. Ok, mam na szydełku 4 oczka łańcuszka początkowe w kolorze pomarańczowym. Patrzę, jak się układają słupki, w które mam się wbijać. Widzę, że przerabiałam w tę stronę, więc dla mnie to jest sygnał, że muszę obrócić robótkę. Pamiętamy, że 4 oczka łańcuszka w drugim kolorze idą do środka. I teraz będę przerabiać słupki, znowu wbijając się w słupki pomarańczowe z poprzedniego okrążenia. I będę je rozdzielać jednym oczkiem łańcuszka. To jest słupek, w który chcę się wbić. Mam pobraną nitkę do przerobienia słupka. Muszę sobie go troszeczkę wyciągnąć do przodu. W ten sposób, żeby mieć słupek z przodu. Ale żeby też nie mieć na przykład takiej sytuacji, że mam, o widzicie, pomarańczową i niebieską nitkę na szydełku. Musi być tutaj wyciągnięte do przodu. Sama nitka pomarańczowa. I tak przerabiam w słupki. Jeden za drugim rozdzielam je oczkiem łańcuszka. Cztery oczka łańcuszka turkusowe, niebieskie do środka. Mam zrobiony ostatni słupek, oczko rozdzielające i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka początkowego. I znowu robię 4 oczka łańcuszka. Przekładam sobie znacznik. Oczywiście możecie mieć 2 znaczniki, jeżeli tak będzie Wam wygodnie, to już nie ma większego znaczenia. I teraz robię 4 okrążenie. Patrzę sobie, jak są ułożone słupki, w które będę się wbijać. Zobaczcie, że wygląda na to, że będą były przerabiane w tę stronę. Więc dla mnie to jest sygnał, że muszę moją robótkę obrócić. 4 oczka łańcuszka początkowe, pomarańczowe do środka. Tak naprawdę możecie już zobaczyć, że te 4 oczka łańcuszka zawsze trzymamy po tej stronie, po której wychodzą nam pionowe kreski w danym kolorze. Widzicie? Więc jakby Wam się nawet robótka obróciła w ten sposób i tak byście przerabiały czy przerabiali, to pamiętajcie, że te 4 oczka łańcuszka w drugim kolorze zawsze trzymacie po tej stronie, po której są kreski pionowe, nie poziome. Ok, to teraz trzymam sobie tutaj te moje 4 oczka łańcuszka pomarańczowe. I teraz znowu będę robiła w słupki turkusowe. Wbijam się i wyciągam je sobie trochę do przodu. Tak, żeby znowu nie opleść nitki pomarańczowej, tylko żeby mieć na szydełku nitkę w kolorze, którym przerabiam. Oczko łańcuszka i znowu w kolejne w ten sposób i oczko łańcuszka.
Okej, okay, mam zrobiony ostatni słupek i oczko rozdzielające i łączę oczkiem ścisłym trzecie oczko łańcuszka początkowego. I tak naprawdę te cztery okrążenia, które Wam teraz pokazałam, powtarzamy na taką wysokość, na jaką potrzebujemy. Macie wszystko zaznaczone na osi czasu, żebyście mogły sobie łatwo wrócić do okrążenia, które macie teraz przerabiać. I przerabiacie sobie teraz na taką wysokość, na jaką potrzebujecie. Zobaczcie, moja butelka na chwilę obecną mieści się w ten sposób. Tak. Może jeszcze nie ma tego efektu, ale jest całkiem fajnie. Dziergajcie sobie na taką wysokość, na jaką potrzebujecie. I tak naprawdę możecie skończyć przerabianie na dowolnym okrążeniu. To nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Ja do Was wrócę, jak moje etui, mój futerał osiągnie taką wysokość, jaką chcę. I pokażę Wam, jak wykończyć górę naszego ochraniacza, jak zrobić pasek, żeby mieć już gotową tą osłonkę. Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę z drugiej strony. Wygląda w ten sposób też bardzo fajnie. Można sobie przekręcać i nosić raz tak i mieć dwa ochraniacze w jednym. No dobra, to dziergamy i widzimy się za chwilę na wykończeniu naszego etui. Zobaczcie, na ten moment wydziergałam tyle mojego etui. Tak wygląda ono po drugiej stronie. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda na butelce. Jak widzicie, nie dorobiłam do samego końca, dlatego że wiem, że pod ciężarem, gdy będę nosiła torebkę, wyciągnie mi się ono jeszcze trochę do góry, a ja chcę mieć możliwość picia z tej butelki bez wyciągania jej z tego etui, więc dlatego zrobiłam sobie niżej, ale Wy oczywiście możecie sobie zrobić tak wysoko, jak chcecie, jak potrzebujecie. I teraz zobaczcie, ostatnim kolorem, jaki dziergałam, był kolor pomarańczowy. Ja wiem, że już nie będę chciała nic więcej tym kolorem robić, więc w tym momencie sobie nitkę odetnę. Wy jeżeli na przykład planujecie wykończenie u góry tego etui, czy na przykład pasek w tym kolorze, który teraz wykonałyście ostatnie okrążenie, to na razie sobie nitki nie odcinajcie. Ja, ponieważ już nic nie będę robić tym kolorem, to zrobiłam sobie jedno oczko łańcuszka, zacisnęłam i odetnę sobie nitkę, którą później sobie schowam. Od tej pory będę pracować tylko nitką w kolorze niebieskim. Pierwsze, co będę chciała zrobić, to będę chciała sobie wyrównać tak jakby poziom tych dwóch rzędów. Kolor niebieski jest trochę niżej, więc teraz zrobię sobie jedno okrążenie, ale zamiast słupków będę robiła półsłupki. Zobaczcie, mam tutaj zrobione, tak, dziergałam to okrążenie w tę stronę, więc obracam. Mam tutaj zrobione, zostawione cztery oczka łańcuszka, tak jak robiłam cały czas. Ale ponieważ będę robiła półsłupki, to zostawię sobie tylko z tego jedno oczko łańcuszka i w tym samym słupku zrobię sobie półsłupek. U mnie akurat wychodzi tak, że dziergam z tyłu, ale to możecie wykonać dokładnie w ten sam sposób, w zależności od tego, w którym momencie kończycie, tylko po prostu robicie okrążenie zamiast słupków półsłupki. Więc robię sobie półsłupki rozdzielone oczkami łańcuszka.
Gdyby w Waszym przypadku wychodziło, że macie zrobić teraz, nie wiem, okrążenie drugie, trzecie, czy tam którekolwiek z tych, które powtarzałyśmy cały czas robiąc to etui, to po prostu robicie dokładnie tak samo, w ten sam sposób, tylko zamiast słupków robimy półsłupki, rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. Ok, ja już powoli dochodzę do końca. Ok, zrobiłam ostatni półsłupek. Robię oczko łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek, który zrobiłam na początku okrążenia. I robię jedno oczko łańcuszka. I teraz będę robiła wykończenie mojego etui. A ponieważ chcę, żeby ono było zrobione trochę ciaśniej, to będę je sobie dziergać nie szydełkiem 5 mm, tak jak całe etui, tylko szydełkiem 4 mm. Obracam moją robótkę i teraz tak, jeżeli Wy chcecie, żeby wykończenie było w tym drugim kolorze, to po prostu możecie sobie tę niebieską nitkę obciąć i zaczynacie wtedy dziergać z tym drugim kolorem. Jeżeli, tak jak ja, robicie tym samym kolorem, którym zrobiłyście ostatnie okrążenia, no to zostawiamy sobie na szydełku ten kolor. Obróciłyśmy naszą robótkę, więc ja akurat w moim przypadku moje ostatnie okrążenie mam z przodu. I teraz będę robiła coś takiego. Zobaczcie, jak sobie popatrzycie, to w miejscach, gdzie mam półsłupki ostatniego okrążenia niebieskiego, wypadają mi oczka łańcuszka z ostatniego okrążenia, tego pomarańczowego. Są tak poukładane, jakbym złożyła moją robótkę w ten sposób. Więc ponieważ jestem teraz w półsłupku, które wydziergałam jako ostatni, w zasadzie jako pierwszy w poprzednim okrążeniu, to wbijam się w ten półsłupek pod dwie nitki i wbijam się tylko w jedną nitkę z oczka łańcuszka, które jest na wysokości tego półsłupka pomarańczowego. I robię półsłupek. Zaciskam sobie, żeby tutaj było dosyć ciasno. I przechodzę dalej. Będę robiła to okrążenie tylko półsłupkami, więc nie rozdzielam tych półsłupków oczkami łańcuszka. Tutaj mam oczko łańcuszka niebieskie. Mogę się wbić pod całe oczko łańcuszka. Po drugiej stronie mam słupek, w którym mam notabene początek i koniec okrążenia. I tutaj wbijam się pod jedną nitkę. I robię półsłupek. Mogę sobie od razu chować tę nitkę. I teraz dalej. Mam tutaj półsłupek niebieski pod dwie nitki. I na jego wysokości mam oczko łańcuszka. W oczko łańcuszka wbijam się pod jedną nitkę. Dlaczego tak robię? Dlatego, że chcę, żeby została mi tutaj kreska pozioma, ta pomarańczowa. Jeżeli bym się wbijała i tu pod dwie nitki, to po prostu by mi to zginęło. I po prostu możemy przyjąć taką zasadę, że tym kolorem, którym dziergam, w te oczka wbijam się pod dwa oczka, w drugim kolorze wbijam się pod jedną nitkę. Tak więc znowu mam tutaj oczko łańcuszka, więc mogę pod całe oczko łańcuszka. Na jego wysokości mam słupek pomarańczowy, więc pod jedną nitkę. W ten sposób. I robię półsłupek. Dalej mam półsłupek niebieski, wbijam się pod dwie nitki, a na jego wysokości mam oczko łańcuszka pomarańczowe, wbijam się w oczko łańcuszka pod jedną nitkę, w ten sposób. Dalej mam znowu oczko łańcuszka niebieskie, więc pod całe oczko łańcuszka
i pod jedną nitkę słupka poprzedniego rzędu pomarańczową. I w ten sposób robię do końca okrążenia. Ok, zrobiłam już całe okrążenie półsłupków, więc łączę się teraz oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem, które zrobiłam w tym okrążeniu. Jeżeli macie ochotę, to możecie zrobić sobie jeszcze więcej takich okrążeń. Ja zostawiam sobie na tym jednym okrążeniu, ale nie odcinam sobie nitki, dlatego że będę robiła jeszcze pasek do mojej torebki, tylko pokażę Wam, jak wygląda na chwilę obecną to moje etui. Wygląda ono tak. Moim zdaniem naprawdę super. Ok, to bierzemy się za pasek. Ja pasek zrobię w ten sposób. Oczywiście możecie go zrobić tak jak chcecie. Możecie przypiąć gotowy pasek, możecie zrobić sobie króciutki pasek, taki na przykład tylko na rękę, bądź na przykład jakiś pasek regulowany. Ja sobie zrobię dosyć długi pasek, ale nie będę go przyczepiać z drugiej strony, tylko zakończę go sobie karabińczykiem, żeby móc go sobie przypinać albo skracać dowolnie tak naprawdę. I ja sobie mój pasek zrobię półsłupkami, żeby był taki trochę sztywniejszy, można tak powiedzieć. I będę go też robić właśnie na szydełku 4 mm. Więc ja sobie zacznę nie od oczek łańcuszka, tylko od foundation single crochet, czyli takich półsłupków zawieszonych, można powiedzieć. I ja je robię w ten sposób. Jeżeli zaczynam z takiego momentu, że zaczynam z robótki, nie tak jakby jak od początku, że pobieram sobie, wbijam się na przykład w półsłupek, jak w moim przypadku, tak jakbym chciała robić normalnie półsłupek, ale najpierw przeciągam nitkę przez jedno oczko łańcuszka, a potem przez dwa. To jest mój pierwszy zawieszony półsłupek. I teraz kolejny. Zobaczcie, tutaj mam takie. To wygląda tak naprawdę jak półsłupek przerobiony. Wbijam się pod dwie nitki w ten sposób i przeciągam nitkę. Mam dwie pętelki na szydełku. Przeciągam nitkę przez jedną pętelkę i teraz dopiero przez dwie pętelki. I znowu tutaj mi się utworzył taki łańcuszek, więc wbijam się znowu pod dwie nitki, przeciągam nitkę, przeciągam przez jedną nitkę i dopiero przez dwie nitki. W ten sposób zrobię sobie długość łańcuszek, znaczy te półsłupki zawieszone o długości powiedzmy 100 takich półsłupków zawieszonych. Myślę, że po prostu zrobię trochę na oko. Na końcu przymocuję sobie karabinczyk i wrócę jeszcze jednym rządkiem półsłupków. Także jeszcze raz Wam pokażę. Przez jedną pętelkę, przez dwie pętelki. Tutaj macie, widzicie, jak nam się tutaj tworzy taki piękny łańcuszek od spodu. Pod dwie nitki się wbijam.
wszystkie nitki pobrać. Przeciągam nitkę przez jedną nitkę i dopiero przez dwie nitki. Jeszcze raz. Wyciągam nitkę przez jedną pętelkę i przez dwie pętelki. Zobaczcie, mam zrobiony ten mój paseczek Foundation Single Crochet. I pokażę Wam, jak ja sobie montuję karabinczyk do tego paska. Oczywiście jest to opcjonalne, możecie sobie po prostu ten paseczek przyszyć, no ale pokażę, bo ja robię właśnie z karabinczykiem. Zobaczcie, mój karabinczyk ma tutaj takie kółeczko, więc ja, gdy skończyłam sobie robić ten pasek, robię sobie teraz trzy półsłupki w to kółeczko w moim karabinczyku, więc przez okienko przeciągam sobie nitkę i robię trzy półsłupki, starając się dosyć mocno pozaciągać, pozaciskać. Jeden, dwa i trzy. W ten sposób obracam moją robótkę, nie robię żadnego oczka łańcuszka. Teraz mijam te trzy półsłupki, które zrobiłam w ten mój karabinczyk. I w pierwszy ten mój tak naprawdę foundation single crochet robię półsłupek, starając się go też troszeczkę zacisnąć w ten sposób. I teraz będę sobie kontynuować do końca tego rzędu, robię sobie pod dwie nitki półsłupki. I teraz zobaczcie, tak to wygląda. W ten sposób. Ja biegnę do końca, pochowam nitki i wracam do Was z podsumowaniem. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Jestem na spacerze z moim psiurkiem. Zobaczcie. I testuję moją torebkę na butelkę. Powiem Wam, że sprawuje się świetnie, więc tym bardziej polecam Wam serdecznie wydzierganie sobie takiej. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tutorialów, to serdecznie Was proszę o zadawanie ich w komentarzach. Na pewno na wszystkie odpowiem. Oczywiście proszę Was o kciuki w górę, udostępnienia, komentarze, subskrypcję tego kanału, jeśli treści, które dla Was tworzę, są dla Was interesujące. Wiecie, że każde Wasze działanie wspomaga rozwój tego kanału. Jeśli oczywiście chcecie, możecie mnie też wesprzeć poprzez postawienie mi kawy lub wspieranie tego kanału finansowo. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie do tego filmu. Bardzo Wam za wszystko dziękuję, za to dzisiejsze spotkanie i żegnam Was tym przepięknym zachodem słońca. Trzymajcie się i widzimy się już wkrótce. Pa!